przesłania, ale za chwilę z bykiem idzie. I tą drugą tam tak. Ta na ciołka, że się po tym widział. No ten już tam widzę coś na łapie. Też jest, no. Kawałek kości. Ale tam jest taką wysoką barwę. Może być, że to jest i jakaś po wyrostku jakiś. Dobra, zobaczymy. Szukaj, dobra. No wiem, tu też jest. To farma była tak wysoko dojść. Wolno. Wolno. Jest farba. Idziemy dobrze. Olnares. Wolno. O, jest farba. Daj ją. Bobry robią robotę. Nie widzę żadnego potwierdzenia, ale psy idą 400 metrów przede mną. Musiałem chwilę
przystanąć, żeby się rozebrać, bo jest tak gorąco. O, teraz pędę za psami. Psy 400 metrów dalej przede mną. Dalej nie ma żadnego potwierdzenia, ale myślę, że jak już przebyły taką odległość, to tylko ufać psom. Zobaczcie, tutaj jest farba. Widać tropy podbijane tropy pojedynczej sztuki. Psy cały czas za nią idą. Także teraz trzeba przyspieszyć tempa, jak jest możliwość. W miarę dobrze się biegnie. Oj. Dobra, jest 550 metrów przede mną. Ciężko będzie ją zatrzymać. Spróbuję na linię oddziałową, linią przebiec tam, gdzie psy przycięły oddziałówkę. I biegł się. Oj, zgoniła na stałania. Wczoraj była strzelana koło 19. Kolega mówi, że zrobiła rakietę, ale znaleźliśmy kawałeczek kości. Muszę się zapytać, czy strzelały na kark, czy komorę. To bardziej mi to jest. Wydaje się, że na kark, ale zobaczymy. Najważniejsze, żeby psy nie zatrzymały. Psy są przede mną 230 metrów. Widzę, że kręcą się w kółko na GPS-ie. Także mam nadzieję, że stanowią łanie. Delikatnie się przemieszczają. Także śpieszymy się. 160 metrów. Wygląda na to. Łania się schowała w tym gąszczu, ale psy nie oszczekują. Ciekawe dlaczego. Słyszę, że psy zaczynają oszczekiwać. Mam nadzieję, że trzymają łanie. 100 metrów przede mną. Teraz słyszę wyraźnie, że psy stanowią łanie. Psy jak oszczekują. Łanie pewnie wlazła do tego stawu, który tutaj jest. Tam się czuję najbezpieczniej. Mam nadzieję, że uda się teraz dostrzelić.
Mam 70 metrów do psów. Teraz powolutku trzeba podejść, wypatrzeć działania swoich, żeby nie ruszyła. Ale myślę, że jest w tym stawie, w tych trzcinach. Tak zwierzę robi. Tam są psy na prosto. O, je zabra. Próbuję podejść bokiem, żeby mnie nie zauważyła, bo znowu ruszy, ale już widzę, że się patrzy na mnie. Stoi w dołku na skarpie. Muszę uważać na psy. Psy płyną za łanią. Niezła akcja, ale łania chyba nie dostała. Słychać łanie. Dobre psy. Dobre psy. Kurde, co jest? Spróbuję podejść teraz. Oj, tam się nie da. Wyrolić. Przede mnie wpadł. Ale łania chyba leży. Jest, leży łania. Świetnie. Oj, cieszę się. Dobre pieski. Dobre psy, tak. Tak, 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 tak. Już jest coraz głębiej. Dobra, tam już nie podchodzę. Dobre psy. Tak się pieski spisały. Dobre pieski. O, bo mi się zaraz wody nabierze. Akcja dzisiaj niesamowita. Zaraz wam pokażę, gdzie łania mniej więcej była strzelana. Zrobiła takie wielkie koło. I myślałem, że jest w modniku. Ale później jak widziałem, gdzie psy idą, to domyśliłem się, że pójdzie do stawu. I tu w trzcinowisku zostanie. I tak też się stało. Tutaj czuła się bezpieczna, no ale pieski ją ładnie przytrzymały. Strzelałem dwa razy. Pierwszy raz taki szybki strzał, niecelny myślę, a drugi już strzelałem na kark i łania przebiegła parę metrów i padła. Tutaj jest gdzieś brzoza. O, za tym słupem jeszcze kawał drogi. Łania była strzelana wczoraj wieczorem.
poszła w Czeremchy. Tam w Czeremchach znaleźliśmy łoże. Psy puściłem luzem i cały czas psy szły za łanią. Wprawdzie długi, długi czas nie miałem żadnego potwierdzenia, ale w końcu na trawie znalazłem lekką obcierkę. Wiedziałem, że psy idą dobrze, także cały czas już później za psami szedłem. No i udało się podnieść łanie. Praca, myślę, na 5 dla psów. Troszeczkę wymagająca. Już tak nawet był taki moment, że myślałem, że się nie uda, ale dopóki, tak jak zawsze mówię, dopóki psy idą, ja muszę nadążyć za nimi. No i przynosi to jakieś efekty. I mówię, przede wszystkim cieszę się, że chłopaki z okolicy dzwonią. Także sztuki nam się, coraz mniej sztuk się zmarnuje. Czekam, aż przyjadą strzelcy. Wyciągną sobie łanie. Ja tam nie wchodzę dzisiaj. Nie będę się moczył. Poczekam sobie bezpiecznie na brzegu. A chłopaki niech się bawią. Żebym kawałek wyciągnąć. Postrzał badyl. Hej! A niech się siedzi! To jest wspaniałe.